Cześć, jestem Claudio to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Chcemy przedstawiać się przemian chemicznych. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych na schemacie numerami od 1 do 5. Dobra. Z dwóch atomów węgla robią nam się 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mamy ich trzy razy więcej. Ta pierwsza reakcja to właśnie od tej trójki. Będzie to reakcja Trimeryzacji, aby nam powstał tutaj pierścień. Czyli potrzebujemy trzech cząsteczek, aby nam tutaj powstał pierścień. No i w sumie to tyle. Totalnie. Dobra, no to lecimy teraz z dwójki. Przepisujemy sobie. U góry nam podali, co mamy dodać. Mamy tutaj ten pierścień benzenu poddać chlorowaniu pod wpływem FeCl3, czyli chlorku żelaza 3, i powstanie nam to. Czyli tutaj mamy pierścień CL. Przez to, że ta CL nam się tutaj Połączyła z pierścieniem powstaną chlorobenzen, to musiał być jeden atom wodoru wyparty z tego pierścienia, i ten atom wodoru połączy nam się z drugim atomem chloru. I powstanie tutaj HCl. Następnie bierzemy tą chloropochodną, i tutaj mamy dwa etapy, czyli dwuetapowa reakcja będzie. Że chcę w ogóle zapisy jest 1, 2, a teraz etap pierwszy z trójki. Ok. No i dajemy tutaj N.A.O.H. Jak to ma być N.A.O.H.? To nam tutaj N.A. wskoczy. O. I powstanie nam grupa. O.N. -O a. I tutaj musimy napisać, że jest to wodorotlenek sodu. W środowisku wodnym. Pod wpływem ciśnienia i temperatury się to dzieje. Tworzy nam się grupa ONA. Tak jak mówiłam. Teraz tak, co tu się wydarzy? No, co z tym chlorem? Chlor nam się połączy. Z sodem. To już potrzebujemy tutaj dwójki. Powstanie nam sól, po prostu NaCl. Teraz tak. Ten jeden tlen tu już jest. Zostaje nam jeszcze jeden tlen i dwa atomy wodoru, czyli tutaj będziemy mieć wodę. Bierzemy teraz grupę ONA. Lecimy w drugi etap. I teraz mamy tutaj tą reakcję z HCl. Co tu się wydarzy? Otóż teraz Na wymieni się miejscem z wodorem. Wcześniej to nie miało miejsca i tworzy nam się tutaj fenol, bo mamy grupę OH. Bezpośrednio przyczepioną do pierścienia. A tutaj powstaje nam NaCl. Dobra. Teraz reakcja czwarta. Bierzemy ten nasz fenol. mamy tak, mamy to połączyć z CH3Cl, czyli chloropochodną węglowodoru, pod wpływem ALCL3. To oznacza, że podstawnik metylowy wskakuje nam do pierścienia, wypiera jeden atom wodoru, który połączy się z chlorem. Reakcja piąta. Tworzymy hydroksy kwas. Dobra. I teraz tak. To będą niezłe jaja, jeżeli chodzi o ustalanie współczynników stychiometrycznych, więc zrobimy sobie to bilansem. Okay. I tutaj mamy pod wpływem K M N O4 oraz H2SO4 tworzy nam się kwas bo mamy grupę OH i OH. O, Ale także tworzą nam się tutaj dwie sole. Potas łączy się z grupą, znaczy z grupą, łączy nam się z resztą kwasową SO4. Tworzy nam to K2SO4. Mangan łączy nam się z resztą kwasową i mamy tutaj MNSO4. Dalej. Wodór łączy nam się z tlenem, tworzy nam H2O. I teraz tak. Reakcja redukcji. Jaka nam tutaj zachodzi. Jest tu w manganie, bo on jest tutaj na plus siódmym, bo to jest manganian 7 potasu. I zmienia nam się jeszcze atom węgla. Ponieważ tutaj mamy wszystkie, no za wyjątkiem tego, mamy je w pierścieniu, czyli mają tam minus trzeci stopień utlenienia, to trzeba znać. Będzie utlenianie. A tutaj mamy taki, który występuje na plus trzecim stopniu utlenienia. Czyli żeby tu była równość, musimy dać 6 elektronów. Wróćmy do tej y, redukcji. Biorę ten manganian. 7. I z tej strony mam manganian. Na plus drugim stopniu z, y, utlenienia. Zatem tu mam 5 elektronów. Dobra. Czyli góra razy 6, dół, razy 5. Może zrobimy to od razu. Tu będziemy mieć 30. Tutaj górę bym razy 6, czyli tu będzie 6, tu będzie 6. Dół leciał razy 5. Czyli tu będzie 5 i tu będzie 5. Atom węgla na minus trzecim stopniu utlenienia występuje nam tutaj. Dajemy piątkę. Ten jest tutaj. Dajemy piątkę. Manganian jest tu, czyli dajemy szóstkę. I tutaj też dajemy szóstkę. No i to tyle z podpowiedzi. Resztę musimy ustalić. Sami. Dobra, zaczynamy od tego, że tutaj mamy 6, czyli tu musimy dać trójkę. OK, to teraz reszty kwasowe SO4. Tu mamy 3 reszty kwasowe, tu mamy 6, czyli łącznie 9. Wszędzie mamy już współczynniki, za wyjątkiem wody, no to wyliczymy sobie tleny.

Razy 4 to 12. Dodać. 6 razy 4 to 24. Liczymy. Wychodzi nam 51 tlenów. Brakuje nam 14, czyli tutaj dajemy 14. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już. thank you